Po publicznej projekcji filmów braci Lumière w styczniu 1896 roku ich 50-osobowa ekipa wyruszyła poza Francję, by pokazać swój wynalazek światu. Będąc w różnych zakątkach ziemi, operatorzy kręcili rodzajowe scenki z życia miasta i wyświetlali je publicznie. Miejscowi fotografowie, widząc sukces, jaki odnosili bracia Lumière, postanowili także zająć się produkcją filmów, dzięki czemu przemysł filmowy rozwinął się także w innych krajach. We Francji za pionierów dystrybucji kina uważa się dwóch rywali: Charles Pathé i Leona Gomuna. Twórcą przemysłu filmowego jest ten pierwszy. Dwa lata po publicznej projekcji filmów braci Lumière, Pathé założył firmę, której nazwy nie chce mi się wypowiadać. Sprzedawała ona kinematografy, fonografy i taśmy filmowe. W ciągu kilku lat przemysł rozwinął się na całą Europę. Masowo budowano kina i organizowano publiczne projekcje filmów, oczywiście za drobną opłatą, które były tworzone przez różne studia pod emblematem Pathé Frères. Sam Charles Pathé nie interesował się kręceniem filmów. Jego najznamienitszym współpracownikiem, reżyserem, był Ferdinand Zecca. Leon Gaumont tak samo powierzał kręcenie filmów komuś innemu. Był on, jak sam kiedyś powiedział Méliès'owi, kupcem. Interesowała go dystrybucja. W 1895 roku założył spółkę Gaumont et Compagnie sprzedającą aparaty fotograficzne. Kilkanaście lat później zakładał kina na całym świecie, od USA po Rosję. Głównym reżyserem spółki była kobieta, sekretarka Gaumonta, Alice Guy. Początkowo kręciła takie same filmy jak bracia Lumière i Georges Méliès. Później jednak reżyserka zaczęła nagrywać na taśmę własne nowatorskie pomysły. Pod koniec wieku XIX amerykańskie kino nie różniło się specjalnie od francuskiego. Thomas Edison zatrudnił Williama Dicksona, który to pasjonował się elektrycznością i fotografią, by rozpoczął pierwsze eksperymenty nad ruchomym obrazem. Jego pierwszym filmem był nakręcony w 1889 bądź 1890 roku film Monkey Shines nr 1. Przez kolejne lata ekipa Edisona kręciła kolejne obrazy. Tak samo jak u braci Lumière, były to zwykłe scenki rodzajowe, z tą różnicą, że nagrania odbywały się w studiu Black Maria. Mimo iż kilka lat wcześniej Edison opatentował kinetoskop, dopiero w kwietniu 1896 roku widzowie mogli zobaczyć dzieła Dicksona. Parę miesięcy później filmy wyświetlane były przez Vitascope, czyli coś w rodzaju projektora. Edison podjął współpracę z Edwinem Porterem, który wzorując się na Georgesu Méliès'ie, postanowił wprowadzić do filmów fabułę i montaż, jednak w nieco inny sposób. Po pierwsze, wplótł do jednego filmu kilka wątków. Przykładem jest tutaj napad na ekspres, gdzie napaść i obrabowanie pociągu, scena z niczego niespodziewającymi się mieszkańcami oraz pościg za złodziejami zostały połączone w jedną całość. Po drugie, za pomocą montażu widz mógł oglądać tą samą scenę w kilku różnych ujęciach, tak jak jest to pokazane w życiu amerykańskiego strażaka. Wytwórnia filmowa Edison Studios była najbardziej znana w Ameryce w pierwszych latach rozwoju kina. Istniały także inne, takie jak Biograph Company, Vitagraph Company, Essanay Studios, Selig Company i kilka niezależnych. Niektóre wytwórnie współpracowały z Edisonem, inne były wrogami dla przedsiębiorcy. Oprócz Ameryki i Francji, kino stawiało swe pierwsze kroki w krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii kolejni fotografowie konstruowali i patentowali własne kamery filmowe, zakładając wytwórnie w miejscowościach Brighton i Hove. Dzięki eksperymentom z planami filmowymi, czyli na przykład wykonywanie wszelakich zbliżeń,
grupa reżyserów została zapamiętana jako szkoła z Brighton. We Włoszech reżyserzy korzystali z kupionych od braci Lumière kamer. Rozwinęli koncepcję filmów historycznych, których czas akcji obejmował głównie epokę starożytną. W Rosji na początku XX wieku swoją siedzibę mieli reżyserzy francuscy, często rywalizując i wygrywając z tamtejszymi filmowcami. Z czasem jednak rosyjskich reżyserów przybywało, a francuscy powoli odchodzili w niepamięć. Dania odnosiła swój sukces w kinematografii dzięki filmom przygodowym, a także dramatom, gdzie role odgrywane były przez aktorów teatralnych. W Australii w 1906 roku został nakręcony 70-minutowy film pod tytułem Gang Kelly'ego, uznany później pierwszym pełnometrażowym filmem. O Polsce powiem kiedy indziej. Przez te wszystkie wydarzenia, o których mówiłem w ostatnich trzech odcinkach, filmy wciąż były nijakie, nierozbudowane i krótkie. Okres od 1895 do 1917 został nazwany przez historyków erą kina prymitywnego, a Francja była centrum światowej kinematografii.